W dniu, w którym my, doradcy życia rodzinnego, czynni ci, którzy już nie posługują, możemy upamiętnić naszą nauczycielkę, wzór do naśladowania, osobę wyjątkową, którą niektórzy z Państwa znali, z którą niektórzy z Państwa pracowali. Wiecie o tym doskonale, że był to człowiek rzeczywiście wyjątkowy. Nie bez powodu, dlatego też została upamiętniona przez dwie najważniejsze osoby. Głowę Kościoła Jana Pawła II, krzyżem za zasługi dla Kościoła i papieża oraz przez prezydenta naszego kraju Andrzeja Dudę, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie. Dzisiaj my, doradcy życia rodzinnego, pragniemy właśnie przypomnieć tą osobę, przypomnieć jej działanie, przypomnieć, jak ważna była dla nas i dla wszystkich tu z Państwa, którzy jesteście. Jej mottem były słowa: każde dziecko jest nasze.